W sobotę 1 kwietnia w Polskim Teatrze Ludowym we Lwowie odbyła się premiera komedii Dario Nicodemi z Campolo. Powojenna premiera przedstawienia, ale już pod tytułem Świderek, miała miejsce we Lwowie przy ulicy Ziemurowicza 17 w Teatrze Małych Form 5 kwietnia 1946 roku. Historia Teatru Miniatury jest krótka, bo po roku od założenia aktorzy musieli opuścić, jak większość mieszkańców, ukochane miasto oraz przenieść się do Szczecina. Naprawdę nazywa się pan Tito? Tak. Miałam psa, który nazywał się tak samo, Tito. Będziesz wreszcie tę... Daj spokój, jest mi potrzebna. Potrzebna? A więc, jak się nazywasz? Skampolo. Jak? Skampolo, gałganek. Czy pan głuchy? Gałganek. Co to znaczy gałganek? To pewnie jej przezwisko. W 1946 roku Bogusława Michna-Czosnowska zagrała tytułowo rolę Świderka, a po 71 latach w rolę Skampolo wcieliła się Wiktoria Słobodziana. Rola bardzo pozytywna, bardzo takiej rzeczywiście dziewczyny szczerej, dziewczyny bezpośredniej. To jest bardzo duży też bagaż emocji. To jest w teatrze bardzo dobre. Zbigniew Szanowski, który wyreżyserował tę sztukę, wystąpił jako nieznajomy w tej samej roli, co przed laty jego wujek Stanisław Krzanowski. Dyrektor Krzanowski marzył o wystawieniu tej komedii w Polskim Teatrze Ludowym we Lwowie w tym sezonie teatralnym. Ale okazało się, że tekstu nikt nie ma, nawet Bogusława Michna-Czosnowska nie posiadała tekstu sztuki, pozostały u niej jedynie zdjęcia. Wyjątkowa premiera, która niełatwo mi się dawała, no, i to poszukiwanie tekstu, i później powiedziałbym weryfikacja tekstu, a później praca z aktorami, zresztą bardzo krótka i taka powiedziałbym trochę nerwowa. Po długich poszukiwaniach tekst komedii odnaleziono w zbiorach Ossolineum we Wrocławiu. Okazało się, że nie jest to wydruk, tylko rękopis suflera teatralnego Longina Dąbrowskiego, który przepisał całość odręcznie. Z radością i z jakąś ogromną ulgą i z poczuciem powiedział spełnione obietnicy będę mógł zadzwonić do Gdańska, do Busi Czosnowskiej i powiedzieć jej, że zagraliśmy Świderka, Gałganka tutaj we Lwowie. No i na pewno wyślę jej fotografię i program. Myślę, że ona się też bardzo ucieszy. W najbliższym czasie spektakl można będzie obejrzeć podczas kolejnej wiosny teatralnej we Lwowie w kwietniu, na którą przyjadą również zaprzyjaźnione teatry z Wilna, Wiednia i Wędryni.